Cześć. Niedawno opowiadałem Wam, co można zrobić z telefonem, który stracił już wsparcie producenta w zakresie zabezpieczeń, czyli teoretycznie jest podatny na ataki hakerskie. Doradziłem Wam wtedy na koniec, że może po prostu rozważcie zakup nowego telefonu. To ma najwięcej sensu, ale co zrobić ze starym? Przede wszystkim możecie go po prostu oddać do utylizacji. Możecie to zostawić na przykład w punkcie operatora. Te telefony, słuchajcie, bywa, że są rozbierane na części i ich podzespoły zyskują drugie życie, bo tam jednak w środku wiele cennych materiałów jest. Szkodliwe również, więc jesteście eko, jak diabli. Bardziej eko niż producent, który zabrał ładowarkę z zestawu. I mówi Wam, że to ekologia. Ale załóżmy, że nie chcecie tego telefonu jeszcze utylizować, bo w sumie działa. Co można z nim zrobić? Przede wszystkim odetnijcie go od internetu. To jest podstawowa rada, bo nie wiadomo, co się stanie. Wywalcie z niego wszystkie aplikacje, które korzystają z internetu i zastanówcie się, co dalej. A co dalej można z nim zrobić? No, można go wykorzystać na kilka sposobów. Po pierwsze, jako docisk do papieru, ha, 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 ale suchar. Ale możecie sobie na przykład z niego zrobić kamerkę samochodową. Montujecie to w uchwycie, podpinacie ładowarką i wtedy słaba bateria przestaje być problemem. Pobieracie sobie aplikacje, nie będę wymieniał konkretnych nazw, ale wpisując hasło daszka w wyszukiwarkę sklepu na pewno coś znajdziecie. Instalujecie taką apkę, odcinacie telefon od internetu, ta apka zapisuje Wam w pętli i działa tak jak po prostu kamera samochodowa. Minusem tego rozwiązania jest to, że mimo wszystko ktoś może się na taki telefon skusić, kiedy zostawicie go w samochodzie. Kolejny sposób to kamerka do waszego komputera. No bywa, że na przykład w laptopie kamerka siądzie, bywa, że potrzebujecie ujęcia pod nieco innym kątem niż zapewnia ta kamera wbudowana w laptopa, a blaszaki to w ogóle kamerek nie mają, więc jakąś tam kamerkę mieć musicie, wystarczy statyw i już. Następny pomysł, jeżeli macie smartfona z nadajnikiem podczerwieni, czyli potocznie, jak to się mówi, pilotem. Są takie smartfony, bryluje w tej dziedzinie Xiaomi, ale i Vivo również takie oferuje. Jeżeli macie taki smartfon, no to po prostu zaktualizujcie ostatni raz apkę producenta i zróbcie sobie z niego po prostu uniwersalnego pilota do domowego sprzętu. Jeżeli z kolei macie smartfon z dużym wyświetlaczem albo tablet, który znalazł się w podobnej sytuacji, no to cóż, można jeszcze z tego zrobić cyfrową ramkę na zdjęcia. Ozdobić można sobie nawet to i postawić, kiedyś były takie modne ramki fotograficzne, no to zawsze możecie zrobić to ze starego smartfona czy tabletu znowu. Analogicznie taki smartfon może też stać się w pewnym stopniu stacjonarnym odtwarzaczem muzycznym. Może też być dyktafonem chociażby, bo aplikacja dyktafonu w większości telefonów jest, a i mikrofony są wystarczająco czułe, by sprawdzić się w roli takiego urządzenia. Stare smartfony, które jednak wciąż mają wsparcie poprawkami zabezpieczeń i wciąż mogą być bezstresowo podłączone jednak do internetu, dają już dużo szersze pole do popisu, bo taki smartfon po pierwsze możemy wykorzystać jako zapasowy, kiedy na przykład idziemy na plażę. Jak go tam zatkamy piachem czy zalejemy wodą, no to będzie mniej szkoda. Tak samo można go sobie używać w roli nawigacji rowerowej. Jak wypadnie z uchwytu, to też mniejsza strata. Taki smartfon można jeszcze użyć w roli elektronicznej niani, korzystając z transmisji wideo, czy też po prostu w roli kamerki nadzorującej. To też się daje zrobić bez problemu. Taki telefon można również używać w roli routera. Wkładamy kartę z dostępem do internetu, udostępnianie włączamy i jedziemy. Można również, jeżeli bateria zupełnie nie klęknęła, a smartfon, który robi niewiele, zużywa ją stosunkowo wolno, wykorzystać taki smartfon w roli lokalizatora, korzystając z funkcji Find My Device. Proste. Wreszcie można taki smartfon komuś podarować, komuś, kto tego potrzebuje. To jest w sumie też bardzo oczywiste. W każdym razie najgorsze, co możecie zrobić swojemu staremu smartfonowi, to włożyć go do szuflady i o nim zapomnieć. Wtedy w szufladzie macie tykającą bombę, bo tak naprawdę diabli wiedzą, jak po kilku latach ta bateria się zachowa. Wiecie, że baterie lubią sobie... No właśnie. Podsunąłem Wam zatem kilka propozycji, co można zrobić ze starym telefonem, aby się nie zmarnował. Gorąco zachęcam, żebyście z nich skorzystali i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć!